Przed śpiewem Alleluja słyszeliśmy sekwencję wielkanocną. Ten śpiew, który po raz pierwszy w tym czasie usłyszeliśmy w niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego. Sekwencja w taki syntetyczny sposób ujmuje to, co w tych dniach świętujemy. Zmartwychwstanie naszego Pana Jezusa Chrystusa. Tę najważniejszą tajemnicę naszej wiary. Najważniejsze wydarzenie w historii świata, w historii ludzkości, w historii zbawienia. Sekwencja jest zachęta, żeby była śpiewana każdego dnia oktawy Wielkanocy. Właśnie ma być jak refren. Czytania liturgiczne się zmieniają, a sekwencja jest ta sama i codziennie ma nam przypominać właśnie tak syntetycznie to, co najważniejsze. Chciałem zwrócić uwagę zwłaszcza na jedno zdanie właśnie z tego śpiewu, który słyszeliśmy, który śpiewaliśmy przed śpiewem Alleluja. Tam słyszymy słowa wyśpiewane przez Marię Magdalenę. Zmartwychwstał już Chrystus, Pan mój i nadzieja, a miejscem spotkania będzie Galilea. Miejscem spotkania będzie Galilea. Te słowa z sekwencji nawiązują do Ewangelii świętego Mateusza, do tego fragmentu, który słyszeliśmy w poniedziałek wielkanocny. Wtedy, kiedy kobiety są u grobu, trzy Maryje, spotykają najpierw anioła i anioł mówi do nich w ten sposób: o Jezusie, nie ma go tu, bo zmartwychwstał, jak powiedział. Idźcie szybko i powiedzcie jego uczniom, powstał z martwych i oto udaje się przed wami do Galilei. Tam go ujrzycie. Po chwili w tej samej scenie, w tej samej Ewangelii jest dopisane spotkanie już niewiast ze zmartwychwstałym Jezusem. Jezus z kolei wypowiada takie słowa do kobiet. Nie bójcie się. Idźcie, oznajmijcie moim braciom, niech się udadzą do Galilei. Tam mnie zobaczą. Zastanawiające jest to, że ten motyw tak wraca. Jezus konkretnie wskazuje miejsce, w którym chce się objawić swoim uczniom, gdzie chce się z nimi spotkać. Posyła ich do Galilei, aby tam go mogli zobaczyć, chociaż wiemy, że zmartwychwstanie czy złożenie do grobu dokonało się w Jerozolimie. Tam były te sceny związane z męką, śmiercią Pana Jezusa. Jednak po zmartwychwstaniu Jezus mówi: idźcie do Galilei, tam mnie spotkacie, tam mnie zobaczycie. Dlaczego? Dlaczego właśnie to miejsce wybiera Jezus? Galilea to północna część Palestyny. Przez Żydów, także w Piśmie Świętym proroka Izajasza, pojawia się także określenie Galilea pogan, Galil Hagoim. Wzięło się to stąd, że ta północna kraina sąsiadująca z ludami pogańskimi była przez nie najeżdżana. Poddała się najazdowi asyryjskiemu, a później chaldejskiemu i w wyniku tego, tych najazdów, doszło tam do przemieszania się ludności i osiedlenia się wielu pogan. I od tego czasu Galilejczycy byli przedmiotem lekceważenia, może nawet pogardy ze strony pozostałych Żydów, zwłaszcza tych Żydów z południa, którzy uważali się za lepszych, właśnie bardziej czystych, bo tam nie było tej mieszanki ludów pogańskich, co miało miejsce w Galilei. Właśnie Żydzi ci z południa, z Izraela, z Jerozolimy, z pewną pogardą spoglądali
na swoich współbraci z Galilei. Uważali ich właśnie za gorszych, za bardziej grzesznych, za nieczystych. A jednak Jezus wybiera tę właśnie pogardzaną krainę, aby tam po zmartwychwstaniu spotykać się ze swoimi uczniami. Jezus nie zapowiada, że będzie na nich czekał w Jerozolimie, w świętym mieście Jeruzalem. Nie wybiera właśnie świętego, wyjątkowego, szczególnego dla wszystkich Żydów miasta. Nie wybiera świątyni, ale zapowiada swoją obecność w pogardzanej, przemieszanej z poganami Galilei. To zastanawiające i na pewno nieprzypadkowe, jeśli jakieś prawdy zawarte są w Piśmie Świętym, zwłaszcza jeśli one się powtarzają, a w Ewangelii Mateusza tam 3 razy się pojawia ta zapowiedź i później już samo spotkanie w Galilei, to znaczy, że to ma, to chce nam coś powiedzieć przez to Bóg przez, w swoim Słowie. Spróbujmy popatrzeć na to właśnie w głębszy, duchowy sposób. Jezus wybiera to, co słabe, to, co grzeszne, to, co może niedoskonałe, nie do końca czyste. Taką przestrzeń Jezus wybiera, aby tam już jako zmartwychwstały Pan spotkać się z tymi, którzy są Mu bliscy. Możemy to odnieść, każdy może to odnieść do siebie już na takim bardziej osobistym, indywidualnym poziomie. I to jest takie pytanie, które każdy z nas może sobie zadać, zapytać, co jest moją osobistą Galileą? Co we mnie jest może grzeszne, może niedoskonałe, może nie do końca czyste. Bo właśnie tam, w tym właśnie, w tej mojej przestrzeni, w tej mojej Galilei, Chrystus zmartwychwstały chce się ze mną spotkać. Tam chce się objawić jako zmartwychwstały Pan. Możemy zapytać, dlaczego właśnie to Jezus wybiera taką przestrzeń, także w nas. Właśnie to, co słabe, to, co niedoskonałe, to, co grzeszne, to, co jest naszą osobistą Galileą każdego z nas. Odpowiedź jest zawarta już w dzisiejszej Ewangelii. Te najważniejsze słowa, które w dzisiejszej Ewangelii padają, bo one wprost odnoszą się do istoty dzisiejszej uroczystości, to słowa, jakie Jezus wypowiada do apostołów. Pokój wam, jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. A po tych słowach tchnął na nich i powiedział: weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Centralne miejsce, centralne zdanie dzisiejszej Ewangelii i najważniejsza prawda związana z dzisiejszą uroczystością. Objawienie się miłosierdzia Bożego w tajemnicy odpuszczenia grzechów przez apostołów, którym ta misja została powierzona przez samego Jezusa, Jezusa zmartwychwstałego. I to właśnie dlatego mamy szukać Jezusa w tym, co jest naszą osobistą Galileą, w tym, co jest naszą osobistą słabością, grzesznością, niedoskonałością, bo to jest miejsce, gdzie On chce się objawić jako zmartwychwstały Pan ze swoim nieskończonym miłosierdziem. Nasza słabość, nasz grzech, nasza niedoskonałość jest okazją do tego, żeby Pan Bóg okazał swoją wszechmoc i z tego, co słabe, wyprowadził jeszcze większe dobro, aby dał nam udział w swoim zmartwychwstaniu, do którego też doszedł, przyjmując na siebie
nasze grzechy i umierając w cierpieniu na krzyżu. Z tego, co słabe, z tego, co grzeszne, wyprowadził jeszcze większe dobro, wyprowadził zmartwychwstanie, a nam chce okazywać swoje nieskończone miłosierdzie. My często pewnie uciekamy od naszych słabości. Wstydzimy się ich. Chcemy je wyprzeć, chcemy je ukryć. Czasami nawet przed samymi sobą. Właśnie nie dostrzegamy w tym jakiejś paradoksalnej szansy na doświadczenie spotkania ze zmartwychwstałym Panem. A przeżywanie Wielkanocy, tych dni, które właśnie za nami i dzisiejszej uroczystości Bożego Miłosierdzia mówi nam o tym, że paradoksalnie właśnie nasza słabość, nasz grzech, nasza niedoskonałość jest okazją do tego, abyśmy w tych miejscach, do tych miejsc, do tej przestrzeni, do tej naszej Galilei zaprosili naszego Pana Jezusa Chrystusa, Chrystusa zmartwychwstałego, aby tam On nam, konkretnie każdemu z nas, mógł objawić swoje nieskończone miłosierdzie, abyśmy tam mogli doświadczyć Jego bliskości. Jezus, tak jak w Ewangelii, właśnie tam chce spotkać się z nami. Nie w naszej doskonałości, w naszych sukcesach, które też czasami mają miejsce, ale Jezus wybiera inną przestrzeń. Właśnie idźcie do Galilei, tam mnie zobaczycie. Idźcie do tego, co słabe. Otwórzcie się przede mną z tym, co w was słabe, a tam będę na was czekał. Tam się wam objawię. Ja, zmartwychwstały Pan, tam będę mógł objawić wam swoje nieskończone miłosierdzie. Nawet współczesna psychologia mówi o tym, że tylko tam jest możliwa naprawdę głęboka relacja między dwoma osobami, między dwojgiem osób, gdzie jest zdolność do tego i gotowość do tego, aby odsłonić się, odkryć się ze swoją słabością, z tym, co we mnie jest słabe, niedoskonałe, może nawet wstydliwe. Jeśli mam poczucie bezpieczeństwa, jeśli wiem, że ta druga osoba mnie w pełni akceptuje, że ona naprawdę mnie kocha, to mogę się odkryć ze swoją słabością i wtedy mogę doświadczyć prawdziwej bliskości. Dopiero wtedy mogę doświadczyć prawdziwej miłości. Ale jeśli tak jest między ludźmi, to ileż bardziej tak może być między każdym z nas i Bogiem, który jest nieskończoną miłością, który kocha nas w sposób absolutnie doskonały, który absolutnie nas akceptuje, który mimo naszych słabości nie przestaje nas kochać. Tam możemy mieć absolutne poczucie bezpieczeństwa, że w żaden sposób ta nasza słabość nie zostanie użyta przeciwko nam, ale właśnie paradoksalnie może być okazją do tego, abyśmy pogłębili naszą relację z Panem Bogiem, abyśmy weszli z Nim w naprawdę głęboką, bliską, najbliższą, jak to możliwe, relację. Wtedy, jeśli odkryjemy przed Nim to, co jest naszą Galileą, to, co w każdym z nas, w naszych sercach jest naszą słabością, naszą niedoskonałością, nawet naszym grzechem. W tym wszystkim zmartwychwstały Pan chce się nam objawić. Chce do nas przyjść i obdarzyć nas swoim nieskończonym miłosierdziem. Otwierajmy się na tę łaskę dzisiaj i każdego dnia.